Cześć kochani, tu Adrianna i dziś zapraszam Was na 4 typy nauczycieli, których nienawidzę. Do tego powiem Wam, że te typy nauczycieli sama spotkałam na swojej drodze, więc zaczynamy. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że już tak nie wyglądam, zmieniłam całkowicie włosy, zmieniłam fryzurę, przeszłam taką swoją małą metamorfozę, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak teraz wyglądam, to wpadajcie na mojego Snapchata. Teraz wyświetlają się zdjęcia, opowiem Wam, co zmieniłam w sobie, dlaczego zmieniłam, więc serdecznie zapraszam Was na mojego Snapchata. W ogóle warto jest mnie dodać, bo jeżeli lubicie mnie, to na Snapchacie możecie być ze mną codziennie. Ja codziennie coś publikuję, więc zapraszam Was na Snapa. I teraz przechodzimy już do typów nauczycieli. Pierwszy typ to despota, czyli nauczyciel, który ciągle krzyczy i do którego po prostu boicie się chodzić na zajęcia. Proszę otworzyć książki na stronie 10. Szybciej! Jeżeli będziesz oddychał w złym momencie, pójdziesz do dyrektora. Jeżeli jeszcze raz kichniesz, pójdziesz do dyrektora. Przepraszam, przepraszam, mam pytanie! Jakie to pytanie? Kiedy najbliższa poprawa? Przecież mówiłam 3 lata, 5 miesięcy i 2 godziny temu, że poprawy piszemy w czwartek. Do dyrektora! Drugi nauczyciel to nauczyciel z podwójnymi standardami, czyli wy coś zrobicie i dostajecie za to uwagę, nauczyciel na was krzyczy, a druga osoba to zrobi, jakiś ulubieniec nauczyciela i nic się nie dzieje. Malinowski, spóźniłeś się 2 minuty, dostajesz uwagę i idziesz do dyrektora, marsz do konta. O, Kamilku, spóźniłeś się 30 minut, jesteś taki cudowny, właśnie mówiłam, że jesteś po prostu najlepszym uczniem, możesz sobie tam usiąść, oczywiście jeżeli lekcja będzie ci się nudziła, to możesz posłuchać muzyki i oczywiście za samo wejście dostajesz 5. Nie. Trzeci typ nauczycieli to tacy, którzy nienawidzą dzieci, nienawidzą swojej pracy i przygotowują każdą lekcję, byleby tylko przygotować, i na tych lekcjach panuje największa nuda. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pierwsza lekcja z moją pewną nauczycielką z gimnazjum. Ale Was dużo. Niektórzy mówią, że mój przedmiot jest nudny. Nieciekawy. Otwórzcie książki na pierwszym rozdziale, przejrzyjcie go, a później pójdźcie do drugiego rozdziału, do trzeciego i tak do końca. Czwarty typ nauczyciela to nauczyciel, który nigdy nic nie uczy, sam tak średnio do końca umie ten przedmiot, natomiast zawsze na klasówce bardzo dużo wymaga i wszyscy dostają po jedynce. Dobra, bla 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 bla, to umiecie, to będziecie wiedzieli, ułamki, mnożenie, to mieliście, funkcje, całki, nie, to wszystko będzie, ciągi, dobra, to jest nieważne, dobra, trzecie, czwarte, piąte do domu, macie to zrobić, będę oceniała, bla bla bla, dobra, bierzcie się do roboty, róbcie pierwsze, pani musi sobie posiedzieć. Zadanie piąte, rozumiecie je? Nie! Aha, rozumiecie, dobrze. Będzie na klasówce. Tak, to już wszystkie typy nauczycieli, których ja bardzo nie lubię. Pamiętajcie, żeby napisać mi, jakich typów nauczycieli wy nie lubicie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie tą serię. I pamiętajcie o wpadaniu na Snapchata, żeby zobaczyć, jak teraz wyglądam, żeby ocenić, czy dobrze mi tak, czy źle. Pamiętajcie także o subskrybowaniu kanału. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pa, pa, do zobaczenia.